Nie, to powiedziałem. Nie, nie wezmę niczego. Bo poszła plotka, że ja tylko pod tym warunkiem przyjdę do pałacu zobaczyć tego papata. Pod warunkiem, że będzie mi przyznany order orła białego. No przepraszam, baba bardzo, jeżeli ja ubiegałbym się o order orła białego, to ja bym wcześniej tego orła wywinął. Mnie nie zależy na takich poklaskach. Natomiast mam nadzieję, że dwa wielkie nazwiska z marca 68 zostaną honorowane. Czy ja to mówię o Adamie Mickiewiczu i Adamie o sobie. Mam nadzieję, że będą uhonorowane pośmiertnie. Czyli ja jeszcze muszę dołączyć. Natomiast. Gdzie? Dziękuję. Natomiast jeżeli już jestem przy głosie, to pragnę powiedzieć, że ostatni miesiąc, czyli ta premiera tej obrzydliwej książki, jeżeli w latach, kiedy myśmy byli po podziemiu, kiedy człowiek sufitu normalnie nie widział, kiedy były głosy, że nie wolno ufać bebekom, bo inaczej bebeknieć, to wtedy myśmy nie ufali żadnemu bebekowi. A teraz mamy się na ich dokumentach opepierać? Więc ja chcę powiedzieć, Lechu to był dla mnie człowiek i ma mały, i to duży. To był dla mnie człowiek nie baba banalny. To był człowiek, który rzeczywiście wykazał się ogromną odwagą. Myślę, że nikt inny wtedy nie chciał wziąć na siebie tego ciężaru odpowiedzialności. I to byłoby przewrotny śmiech jakiejś historii, żeby oskarżyć, że Lecha Wałęsa, że jest agentem i tenże agent na prośbę ubebeków obala samych ubebeków. No więc to by było rzeczywiście jakieś samo unicestwienie. Tak kończą to podobno słonie, ale które już się chylą do grobu. I idą w puszczę i nie wracają. Ale nie ubecja. Więc chcę powiedzieć krótko jednym zdaniem. Pepentaki. Nie mówię do wszystkich. Do tej niższych. Od dzieci są. Odczepcie się od Lecha Wałęsy. Ja tylko króciutko. Bo już od miesiąca powiedziałem, że nie będę rozmawiał. Mimo, że jednemu powinienem był rzec. Nie jedno. No, widzicie. Oczywiście. Lata 70, początek tych lat, no to się tam podkłem ze dwa razy. Szczerze ładno zapomniałem, musiałem podpisać. Ale nie potyka się ten, kto nie chodzi. A to właśnie o to chodzi, że ja przyspieszałem kroku. I to było przecież, ludzie, te wszystkie moje rozmowy. Ktoś wtedy nie rozmawiał z ubekami, musiałeś już nie ma cudów. Natomiast ja ich wszystkich robiłem w koni. Przecież z tych koni to już by niezła stadnina powstała. Ale to ja byłem jockey. Ja na nich jeździłem. Ale, więc... Dlatego muszę powiedzieć, to jest mściwość niektórych ludzi, którymi zresztą pracowałem. Muszę powiedzieć, to są mali ludzie. I tu nie chodzi, że rzecz się zamyka w centymetrach. No przecież jest takie powiedzenie, że w małym ciele duży duch. Chyba, że cielaków dwóch nawet.
To jest zemsta, po prostu chodzi o to, że oni na moim grzbiecie chcieli dojść do władzy. Jak ja się w tym zorientowałem, tylko się szcząsnąłem. A musiałem z nich zrezygnować w kancelarii prezydenckiej, dlatego że już mnie po prostu bolały nogi.